Siema. Mamy poniedziałek. 20? 20 maj. 20 maja. Dzisiaj godzina 12 w sumie 30. Tak się trochę zaspałem z tym rozpoczęciem dnia. Ale wszystko przez to, że tu od rana były małe roszady na hali, trochę zmian, trochę ustawiania, trochę kalibracji tego, kto co gdzie ma robić, i tak się troszkę rozjechało. Natomiast co chciałem wam pokazać? Myślę, że tak jak ustaliliśmy sobie w zeszłym tygodniu, obejdziemy sobie halę, porozmawiamy z każdym pracownikiem, czy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, czy nie. Uśmiecham się dlatego, bo już wiem, co będą robili podczas rozmów. Natomiast myślę, że warto przejść, pokazać, bo dużo fajnego się podziało na koniec tygodnia. A zresztą co ja wam będę gadał, po prostu wam pokażę. Chciałem wam tylko się pochwalić widokiem z naszej antresoli, bo jest... No jest fajnie. Aż miło tu posiedzieć i pokontemplować. W każdym razie, co mogę powiedzieć ciekawego? Na pewno fajnym tematem jest Huhu. Autko, w którym jest już zamontowany silnik. Aktualnie jesteśmy na etapie montażu budowania układu dolotowego. Układ dolotowy w oparciu o chłodnicę już zakupioną dużo wcześniej. Zamontowany zderzak do spasowania, sprawdzenia, jak to wszystko wygląda. Zderzak w sumie jest założony po raz pierwszy. Pierwszy raz w kolorze. Jest w ogóle mega, mega spoko. Zobaczymy później, jak on będzie leżał na ziemi. Intercooler dopasowany, chłodnica Mishimoto zamontowana. Mateusz właśnie robi tutaj czary mary z tylnym układem hamulcowym, z dyferencjałem, z płosiami, ze wszystkim tym, czego nie widać, a jest równie ważne. Mateusz, masz coś do dodania? Oprócz tego, że nie masz nasadki? Stare baby. Nie, to właśnie. Nie. Niczego innego się generalnie nie spodziewałem, nie? Ale nie jesteśmy... Szefie, nie mam nic do oddania. Nie mam nic do oddania. Do oddania też nie mam pomalowaną jedną płoć, bo szpikacka jest piękna. O. Jest pomalowana płoć, ale piękna. Jak nic tam? Nie widać na GoPro, no ale... Tak, przecież są LEDy. Właśnie są LEDy. Tak jest. Pokażemy go później na ziemi, jak to syto wygląda. Lexus ISF i Dawid. Tak, Dawid. Masz coś do dodania? Nie. Okej. Okay. Dawid spasowuje już do końca dokładki. Dobrze. Spasowuje dokładki wydeszków. Już tak na gotowo do dyfuzora. Robimy mikro, małe korekty. Musimy podmalować zderzak od dołu na czarno, żeby ładnie wygubić to przejście kolorów, które widać tutaj. Czyli z dyfuzora na zderzak. Na aucie mamy zamontowane felgi. Jest to prawda na razie tylko na nakręteczki takie na chwilę. Wszystko dlatego, że czekamy z montażem zderzaka, do którego musieliśmy jakby poskładać cały osprzęt, czyli nową kratkę dolną, nakładki halogenów do jakby karbonowe nakładki, grill. No i będziemy wrzucać to lada chwila na autko. Co dalej? Co dziś mamy w kabinie? W kabinie mamy PSK rzepy. Auto czeka na lakierowanie. Tutaj mamy porobione próbki białej perły, bo autko jest w pięknym, białym, perłowym kolorze. Lakierujemy lewy próg i kilka dodatkowych elementów. Ale o tym może troszkę później, no bo w tym momencie próbki schną. Po mojej prawej Indecent. Autko czeka na powrót Bartka z dwudniowego urlopu. Zostało nam wklejenie progów, spasowanie klapy z maską i voilà, lecimy na lakiernię. Uważam, że zakończymy na sztukę, nie? Datsun. W Datsunie temat następujący. Wiewiór praktycznie ma jeden z dwóch ostatnich czy trzech ostatnich dni obróbki blacharskiej. Zaspawujemy wszystkie otwory, wszystko to, co jest nam niepotrzebne w pasie tylnym. Zamaskujemy duże otwory, które były jakby stelażami do wzmocnienia zderzaków, małe otwory, które były nie wiadomo czym. Robimy to w taki sposób, że tutaj poprzednicy już próbowali gdzieś to zaspawać cyknięciami. Te lutospawy są teraz nasze, ale tam w środku są stare spawy. Teraz robimy to tak, że wycinamy prostokącik, czy tam kwadracik, rąb i
spawamy po prostu cały nowy kawałek blaszki, żeby nie robić jakiejś tam ultra rzeźby. A czy ty masz coś do dodania? Nie. Dzisiaj stanowczo nie. Dzisiaj nikt nie ma nic do dodania. Jedyny Lenart powiedział, że... Robota. Wiesz co dzisiaj Lenart powiedział do kamery? Co on mógł powiedzieć? Że pewnie nie ma części. Nie, że stare baby. Co ty tu masz? No, archeologia. Może trochę historii, trochę wiesz. Redukcja wagi. Co jest, ej? Żeby nie było, to nie było piaskowane, nie? No tak. W ogóle. Ja wiem co. On jest z Kalifornii. Tak. Nie jeździł po tym. Albo ktoś... To jest morski piasek. Albo to jest ktoś coś przez granicę szmuglował, wiesz? To też tak. Piasek? Tak. To nie jest piasek. Niestety nie ma T51 RMOT, bo się nie wyrobimy. Jak zwykle sraczka przedeventowa, więc stwierdziliśmy, że lepiej niech to na razie po prostu jeździ. A wrócimy do tematu za jakiś czas. Pozycję czterech samochodów tak naprawdę. A już pokazuję, jak temacior wygląda w środę. Zaczniemy od tematu ciekawego, czyli od tematu lakierniczego w PSC. Ciekawego dlatego, bo
pokażemy na przykładzie tego auta, jak czasami trzeba się pierdzielić, żeby polakierować samochód. Naszym zadaniem jest polakierowanie tylnych spaców, tych dokładek, lotki szyby, która jest tutaj, oraz progu lewego, ponieważ no, były tam różne defekty, była rdza, był źle dobrany kolor przez poprzedniego wykonawcę, no i generalnie był z tym problem. I teraz opracowując kolor na ten samochód, zaczęliśmy dobierać kolorystykę pod elementy lakierowane. Zrobiliśmy sobie łącznie 12 próbek, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj mamy 4 końcowe. I te próbki są zrobione dla 4 osobnych punktów, które będą lakierowane. I zobaczcie to. Widzicie różnicę? To jest różnica elementów na tym aucie. Co zabawne, my lakierując ten samochód będziemy go lakierować 4 lakierami. Na dokładce prawej błotnika będzie to kolor QAB na jednej warstwie perły. Na lotkę będzie to kolor... Zerwałeś już, nie? Nie. Tu miałeś. Tu. Będzie to kolor 062 z Toyoty na 2 warstwy perły. Lewy błotnik będzie QAB na 2 warstwy perły. I próg będzie QAB na 2 warstwy perły. I teraz dlaczego tak to będzie wyglądało? Zobaczcie, tu mamy porównanie próbek. To jest 0,62 na jednej warstwie, 0,62 na 2 warstwach perły. Ta próbka do dachu, ona jest naprawdę całkiem niezła. Przyłóżmy ją sobie teraz do błotnika. Widzicie to? Teraz przyłóżmy tą samą próbkę do przedniego lewego błotnika, czyli do miejsca, gdzie ma nam się złączyć próg. Nie? Czujcie? I to jest w sumie najśmieszniejsze, że ten samochód w całości nie pokazuje aż takiej różnicy. No ale jak zaczniesz sobie chodzić z próbką dookoła auta, wychodzi na to, że po prostu trzeba mocno się pogimnastykować, ale teraz zobaczcie jeszcze fajną rzecz. QAB na 2 warstwy, czyli lewy bok i 0,62 na 2 warstwy, czyli to są, zobaczcie, my będziemy lakierować takimi dwoma kolorami. Czujecie to? Wyjdę może z tego światła, będzie lepiej widać. Zobaczcie różnicę między tymi dwoma kolorami. To nie jest jakaś ściema, nie jest jakieś naciąganie, czy jakieś tutaj filozofowanie, żeby pokazać, że my nie wiadomo co robimy. Tylko serio, żeby to wyszło, musi być po prostu tak zrobione. Dobrze, pomijając temat PS-ki i kolorystyki, ISF. ISF w zasadzie ostateczny etap montażu przedniego zderzaka po wczorajszej bitwie, dość nierównej takiej walce z wiązką, ze wszystkim tym, co dubajskie lepkie rączki narobiły w tym samochodzie poprzednio. Przede wszystkim mówimy o wiązce elektrycznej lamp, o wszystkich uziemieniach, o masie. To wszystko było posypane. Już mamy to popracowane, ponaprawiane. Szykujemy się zaraz do spasowania już na gotowo lewej lampy i do montażu zderzaka, który w zasadzie jest już gotowy, który był już przykładany dwukrotnie i spasowywany. Gdzieś tam robiliśmy małe poprawki, małe korekty, bo naprawdę ten samochód jest niestety, no znaczy już nie, ale on był ulepiony, więc no, sprawiało nam to trochę problemy, ale już mamy też ładnie dopasowany grill w Piano Black. Mamy wszystko spasowane, poskładane, jest naprawdę, naprawdę spoko. Więc pozostał montaż przodu i będziemy mogli przejść do składania zacisków. Zaciski wam pokażę. Są co prawda w zupełnie innym miejscu, bo już sobie odpoczywają na regale, ale zaciski są już na 100% gotowe razem z napisami pod lakierem. Będziemy je mogli po prostu
Montować. No tu nic nie widać. Indecent. Spasowanie przodu, czyli korekty z pasu lamp, korekty z pasu zderzaka. Wszystkie te elementy, które muszą być zrobione przed wjazdem na lakiernię. Ale jesteśmy już bardzo blisko, także no stress. Do Indecenta przyszły nam też karbony. Karbony stoją w kartonie obok. Co to jest? Carbon fiber. Huhu. Auto przygotowujemy do zjazdu z podnośnika. Zajmiemy się wnętrzem, zajmiemy się poskładaniem auta z zewnątrz. Czekamy, aż nam przyjdzie turbo, którego po prostu tutaj chwilowo brakuje. I będziemy wtedy robili dolot. W międzyczasie też polakierujemy zderzak na drugi lakier bezbarwny, bo on jest tylko w pierwszym lakierze. Mamy gotowe zaciski hamulcowe, gotowy układ hamulcowy, wszystko jest odpowietrzone, zamontowane, więc autko zjeżdża sobie z podnośnika, zajmiemy się właśnie składaniem go zewnątrz i na ten podnośnik wjeżdża Supra MK3 z UZ-em, przy której będziemy pracować, jeśli chodzi o tematy silnikowe, żeby przygotować auto do robienia wiązki. I to będzie pierwsza zmiana. Datsun, autko, przy którym tak naprawdę Wiewiór kończy dzisiaj pracę z komorą silnika, czyli z jakimś tam małym wiretakiem. Temat, który też się pojawił w sumie niedawno i na początku nie był w ogóle brany pod uwagę, ale mamy kilka otworów, kilka szczelin do ogarnięcia, więc ten samochodzik już też dzisiaj zostanie rozebrany i odstawiony na drugie stanowisko, na poprawki laminatów i wraca na lakiernię. Tak, więc to też wyjeżdża. Tutaj mamy R32, biała perełka, która jest akurat polerowany, który jest polerowany po dłuższym czasie składania. Auto jest praktycznie gotowe, więc można się zająć dopieszczeniem tego auta. No i S15, w której próbujemy poskładać wszystko to, co przez te wiele miesięcy było rozebrane i może auto też zjedzie z podnośnika. Jeśli już zjedzie, to w tym miejscu stanie na chwilę chaser Bartka, gdzie będzie Bartek sobie robił, może z czyjąś pomocą, skrzynię biegów. Więc jeśli chodzi o środę, nie ma co więcej gadać. Robimy przebitki i wrócimy do podsumowania w piątek, żebyśmy sobie potwierdzili, czy się wszystko udało, a pewnie nie. I na jakim jesteśmy etapie. Dobrze, mały update, tak jak mówiłem. Środa, koniec dnia, Huhu jest na dworze. Przestawiliśmy go, tak jak mówiłem, w oczekiwaniu na turbinkę. Teraz zajmiemy się body, zajmiemy się polerowaniem, ogarnięciem tego autka z zewnątrz. Nie, jest kozak, nie, jest taki wóz. S15 moja użyła, wyjechaliśmy nią. Przejechaliśmy kawałek, zaraz Mateusz zajmie się robieniem geometrii. Przerobiliśmy dolot pod duży kolektor ssący customowy. Polakierowaliśmy turbiny na czarno, bo tak jak mówiłem, ten T51 odpadł. Jeszcze trzeba kilka tam małych poprawek, zaprawek zrobić, ale na razie chodziło o to, żeby go uruchomić. Jeździ wszystko z git, cały zawias, nie wiem czy pamiętacie, był odświeżany, więc tutaj rzeczywiście wszystko jest
A nie widać. Wszystko jest na nowo poskładane. Teraz będzie widać. O, teraz widać. Na hali dość duże przestawienie, bo na podnośniku pierwszym Chaser. Datsun zaraz wyjeżdża, bo tak jak mówiliśmy, pospawał wiewiór. Wszystko to, co w komorze silnika, mamy całe korytko części niepotrzebnych, uchwyty, uchwyciki, pierdołki, kilka małych punktów spawania. MK3 z UZ-em na podnośniczku, więc na razie jedziemy zgodnie z planem. No i po mojej lewej, a teraz prawej, ISF z prawdopodobnie już założonym zderzakiem. Tak, z założonym. Dawid go właśnie tutaj pieści, ustawia szparki, szczelinki. Teraz ci go przestawimy, bo tak stoisz blisko, nie? Zawsze tak blisko stoję. Mogę nawet pod tym robić. Pod kartonem. Dobra, i wrócimy do tematu lakierowania PS-ki, bo naopowiadałem wam o kolorystyce, a teraz pokażę wam, jak to wygląda w kabinie, żebyśmy mieli jak jasny obraz sytuacji. A więc, lotka dachowa, tak jak mówiłem, Toyota 062, dwie warstwy perły, dokładki. Tu jest nissanowski kolor, zarówno na dokładce jednej, jak i drugiej, ale na innych warstwach. Tylny lewy błotnik wycieniowany po to, żeby wyrównać tą kolorystykę przedniej części błotnika do tylnej. Wycieniowaliśmy sobie pod dokładkę, która będzie właśnie się kończyła z tym rantem. I próg lewy wycieniowany w taki sposób, żeby wyrównać się kolorystyką do przedniego lewego błotnika. Natomiast też w taki sposób, żeby wyrównać się kolorystyką do drzwi, czyli ten pasek poniżej przetłoczenia. Ale powyżej przetłoczenia już błotnik ma inny kolor, jest jaśniejszy. I tutaj przelakierowaliśmy całą wnękę, żeby sobie to wszystko jednym kolorem wyrównać, ale tego nie ruszaliśmy, bo ten kolor pasuje do wierzchniej części drzwi. Jeśli byśmy tym kolorem dolnym, czyli tym samym, który jest na progu i który jest na przednim błotniku, jeśli byśmy pociągnęli do góry, błotnik nie pasowałby do drzwi. Nie? A tam mamy narożnik zrobiony tym samym kolorem, co tutaj, tylko tu jest na dwie warstwy, a tam na jedno. Także takie mamy małe Eldorado, ale zobaczycie efekt końcowy, że naprawdę będzie pięknie to wszystko wyglądało. No białe perły czasami potrzebują takiej zabawy. Nie zawsze, bo generalnie powinno być tak, że lakierujesz i działa. No ale czasami jest tak, że trzeba się bardziej pobawić i czy da się to zrobić? Pytanie nie powinno brzmieć, czy da się to zrobić? Tylko ile to potrwa, ile będzie kosztowało, nie? Także zrobić da się wszystko. Pytanie tylko, na ile opłacalne jest lakierowanie na przykład dwóch czy trzech elementów za 5000 zł netto, jeśli za takie kwoty już praktycznie ludzie lakierują całe samochody. Nie? Piątek, weekend to początek, nie? Co? Zobacz, ile roboty zrobione, a ten, a gdzie jesteśmy. PS13, pamiętacie, jak mówiłem wam o kolorystyce? Ja myślę, że pokażemy to jeszcze na dworze,
Natomiast próg, który był lakierowany pod spodem, bo to jest nakładka progowa, został polakierowany w taki sposób, żeby wyrównać kolory do nakładki progowej. Zobaczcie, ta nakładka jest oryginalna, ona jakby była, cała wnęka była czysto biała, ona była śnieżno-biała w zasadzie. Teraz jest praktycznie identycznego koloru jak nakładka. Ten pasek był śnieżno-biały, więc my lakierowaliśmy sobie tutaj na gąbeczkę białą perłą. Lakierowaliśmy to na gąbeczkę białą perłą. Reszta została zamknięta czystym lakierem bezbarwnym. Natomiast jeszcze ta końcówka tutaj została też przelakierowana w całości, żeby pasować do spaca. Właśnie zabieramy się za montaż tych spaców i pokażemy Wam, jak wygląda ta kolorystyka i jakie udało się osiągnąć efekty po 12 próbkach. MK3UZ, etap w zasadzie po montażu kolektorów, czyli silnik jest już w aucie no na gotowo, raczej już wyjeżdżać nie będzie, to się wszystko okaże od naczelnego. Kolektory zamontowane. Wszystko jest, klimatyzacja. Wszystko jest. Mamy zamówiony materiał na układ wydechowy, będziemy zajmowali się tym układem wydechowym w poniedzieli. Ubieramy auto we wszystkie komponenty, we wszystkie podzespoły, już do wykonania wiązki i strojenia. Masz coś do dodania ciekawego, oprócz tego, że tak pospawałeś, że nie dało się wkręcić? ISF. Fajny temat, bo zaczyna ten samochód nam naprawdę w całości wyglądać mega dobrze. Fajnie się to spina w całość, jeśli chodzi o wszystkie detale, które zostały zaprojektowane wspólnie z właścicielem, a w zasadzie większość to była jego wizja, którą my gdzieś tam po prostu złączyliśmy w całość. Mamy już świeżo polakierowane zaciski w kolorze z GSF-a, takiej fajnej, pomarańczowej, trójwarstwowej perle. Jest znaczek F-ki, naklejony, zalany lakierem bezbarwnym. Naprawdę super to wygląda. W połączeniu z Volkiem GTC w 19 calach i frontem z dodatkami karbonu. Do tego grill Piano Black. Mamy też troszkę karbonu pod maską. Jeśli chodzi o główną pokrywę, która jest fabrycznie też niby w karbonie, ale to jest bardziej taki fake karbon. Froncik jest naprawdę spoko, teraz czeka nas tak naprawdę już tylko montaż płyty podłogowej pod zderzak, żeby to wszystko dopasować do końca, bo tutaj zderzak przez dokładkę karbonową waży dość sporo i on tęży w dół, także ten oficjalny, ostateczny spas odbędzie się dopiero za kilka dni. Najpierw musieliśmy poradzić sobie właśnie z zaciskami, z układem chłodzenia oleju i teraz przejdziemy już do montażu tych wszystkich małych pierdółek pod tytułem kierunkowskazy, logotypy, wszystko oczywiście po finalnym polerowaniu, no bo po co to oklejać. Tak samo jeśli chodzi o listewki słupków, żeby ich nie zniszczyć przy polerce, wycieraczki i tak dalej. Także autko 98% complete. S14 Filip. Filip już u nas co prawda był. Dlatego nie nagraliśmy tego, zczapiłem się, chciałem żeby to uwiecznić, ale no nie wiem, jakoś coś mi to nie wyszło. Lewy błotnik, drodzy widzowie, jest gotowy kształtem, o, tyle można o nim powiedzieć. Dalsza obróbka w następnych etapach, natomiast Filipas nam tutaj zatwierdził nasz design, z czego się po prostu bardzo cieszę. I teraz tak, mamy co, oszlifowane do gołej żywicy w sumie? Tak. Gołe włókno szklane? Wszystko jest odtłuszczone. Czyli podkład i lakiery w sumie zdarte, są zdarte? Wszystko jest zdarte. Czyli przyszykło? Odtłuszczone, odpylone. Czym szlifowałeś? Papierek 80 na krążku, ale na małym diaksie, nie? I sobie wtedy on ładnie, żeby gruba lista zostawała. Zbiera. I tu na to damy primer do kleju do szyb? Tak, taki paseczek po prostu sobie damy. Tam, gdzie pójdzie klej, tu też. Tu też przematujemy. Miejsce, gdzie będzie się dotykał klej. Do tego będzie jeszcze klej dwuskładnikowy. Tak, tu idzie pilot z kleju dwuskładnikowego i teraz pod nim idzie już struga kleju do szyb, który się już rozmyje na to wszystko.